No, wszystkie te obrazy, które przed chwileczką Państwo usłyszeli. To jest opis zglajszachtowania, to jest opis... Ale właśnie, ta groteska, ten język groteski jest językiem, to nie jest język wysoki. To nie jest język wysoki. Znowu bym zrobił takie porównanie na przykład z Herbertem. Państwo przypominacie sobie może taki wiersz Herberta o... Bardzo późny wiersz Herberta, że... No przepraszam, ja niestety nie zacytuję go i w takim razie może się wycofnę z tego porównania. Ten wiersz, który się kończy o ślimaku. Znaczy, że... No, chodzi o taki wiersz, w którym jest na początek o opis surmy, wiatru, surma... No, przepraszam, ja nie mogę z pamięci, bo się tylko zaplątam o własne nogi, a ściśle mówiąc o własną sklerozę. W każdym razie... Chyba, żeby gdzieś tutaj był jakiś tam... Nie, no bez przesady, no, to nie jest aż tak, to nie jest aż tak ważne w tej chwili. Chodzi o coś takiego, że upadek, że zglajszachtowanie, że obniżenie lotów, można napisać na bardzo różne sposoby. O to mi tylko chodzi. Że można to zrobić tak, jak w przypadku tego więziennego wiersza, prawda? Że się pokazuje małość i przyrównuje się jej do wielkości, prawda? Albo na odwrót, że pokazuje się po prostu upadek. Czy my nie powinniśmy zapytać jeszcze przybyłych o jakieś głosy, tym bardziej, że są wśród nas pisarze? Zapraszamy w takim razie Państwa do zadawania pytań, ewentualnie jeśli jakieś sugestie, podpowiedzi, uwagi, nie muszą być tylko pytania. Tutaj kolega podjął sprawę cytatu, może nadmiernego cytatu Miłosza, że Pan Jan lubi cytować Miłosza. Czy cytowanie innych poetów, nawet gdy to się odbywa wielcy przez wielkich, jest jakąś wykładnią wielkości? I czy cytuje też innych poetów, na przykład Herberta, czy Miłosz jest tylko takim wyjątkiem? Bo jak zauważył mój kolega, który wziął kapelusz i wyszedł, ponieważ prawdopodobnie musiał i to, że musiał, mogę zaświadczyć wiarygodnie, ponieważ uścisnął mi szlachetnie dłoń. Także, że kolega tutaj tego Miłosza nie przecenia. Ja jako... jak to się mówi ściśle i rzeczowo, jako człowiek sędziwy, spotkałem z tego... Wypowiedź senilna. Proszę? Wypowiedź senilna. Tak, tak. Spotkałem swego czasu Zbigniewa Bieńkowskiego, który też Miłosza nadmiernie nie przecenił. I gdy go przyciskałem, bo chciałem tak, żeby mi ułożył dziesiątkę najwybitniejszych, bo o wybitności bardzo często się mówi, znaczy o poezji, to znaczy... Wielki poeta, prawda? Trzeba być wybitnym poetą, prawda, żeby w ogóle zaistnieć, no, a potem zobaczymy, czy to jest geniusz, prawda? No więc w tym kontekście rozmawialiśmy z Bieńkowskim. Chodziło głównie o geniuszy polskiej poezji. No więc oczywiście pierwsze miejsce bezwzględnie, prawda, tutaj obsiadł Leśmian. A następnie byli ci, którzy wnosili do języka polskiego jakiś własny oddech, no, może go nazwać semantycznym czy lingwistycznym.
tam bardzo, bardzo wysoko stali, czy siedzieli. Przyboś i Białoszewski. I ja zapytałem w pewnym momencie Bieńkowskiego, a co z Wyspiańskim? No mówi Wyspiański, tak, Wyspiański tuż po Leśmianie, ale tylko za poezję z Wesela. To znaczy takie zastrzeżenia. No bo i właśnie tam miejsca dla Miłosza nie za bardzo miał ten Bieńkowski. No, Bieńkowski, bo tutaj mamy młodych doktorantów. Jednego znam osobiście, gratuluję, prawda, sukcesu i godnego wystąpienia. I właśnie w związku z tym tenże Bieńkowski tego Miłosza nie przeceniał nadmiernie, tak z grzeczności, kierując się czynnikami społecznymi, tam gdzieś, mówi, to wsadźmy go tam gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki, bo ludzie mogliby się obrazić. Coś w tym sensie. No więc mój kolega, który wziął kapelusz i wyszedł, to też nie przecenia, bo jest jakaś kultura. Znaczy są wybitni felietoniści, no, którzy obśmiewają troszkę Miłosza, prawda? No jak ktoś takiego obśmianego cytuje, no to tylko wziąć kapelusz i wyjść, prawda, może tak. Panie Henryku, to jest pan Henryk Wolniak, żeby właśnie przedstawić poeta, który posługuje się tymi środkami leśmianowskimi, tymi neologizmami w wielkiej skali. I tutaj na pewno są te dwie strony, tak starzy krytycy tak, mówili. Strona Przybosia, strona Miłosza. I Bieńkowski oczywiście byłby po tej stronie Przybosia, tej stronie jakiegoś ciągle ponawianego gestu awangardowego, ale tutaj nie narzucam się. Ja myślę, że tutaj jeszcze jedną rzecz trzeba zauważyć, bo jeśli ja dobrze zrozumiałem pana w kapeluszu, który wyszedł, to jego najbardziej bulwersuje u Miłosza, przecież nie poezja jego, tylko postawa obywatelska. Ja to rozumiem. Chcę powiedzieć tak, jakbyśmy mieli z postawy obywatelskiej rozliczać na przykład naszych wielkich romantyków, to chciałem zwrócić uwagę, że jakoś Mickiewiczowi nie udało się dotrzeć do powstania, bo za dużo było pań w Wielkopolsce. A jeśli chodzi o Juliusza Słowackiego, no to jego sposób opuszczenia królestwa też powiedziałbym, wolałbym spuścić zasłony milczenia. Jak mówimy o wielkich poetach drugiej połowy XX wieku, to szczerze mówiąc, naprawdę, któż by się ostał? Któż by się ostał? Jerzy Nawik. No tak, ale mówimy o największych. Więc to jest, ja bym powiedział tak. Może mi się nie podobać postawa obywatelska tego czy innego wielkiego poety. I to jest jedna sprawa. Jako obywatel też patrzę na to z takiej strony. I nie uchylam się od ocen. Nawet ocen bardzo krytycznych czy bardzo zdecydowanych. Z drugiej strony, jako literaturoznawca, a przede wszystkim jako ktoś, kto po prostu kocha poezję, proszę pana, Ezra Pound, który był wielkim poetą, jak pan wie, był faszystą. Kratka. I wiemy, jak go zresztą potraktowano, szczerze mówiąc, no, łamiąc wszystkie prawa człowieka do jego godności. To żeby też powiedzieć jasno i wyraźnie, a zrobili to przecież ludzie, którzy zwyciężyli w czasie II wojny światowej pod hasłem humanizmu. Tak więc to są cienkie rzeczy. Na szczęście, poddając rewizji biografię Jana Polkowskiego, otrzymujemy bilans pozytywny, więc myślę, że parę cytatów z Miłosza absolutnie nie szkodzi tej poezji. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania albo do powiedzenia?
bo jeśli nie, to ja chciałem przeczytać wiersz. Bo jeśli nie, to ja chciałem przeczytać wiersz. Jest to jeden z ulubionych moich wierszy. Ma tytuł Ortografia. W dzieciństwie H nieme i H dźwięczne wymawiałem jednakowo. Ojciec pytał, jak można mylić głoski, które brzmią inaczej? Chata, herbata, powtarzał. Słyszysz? W ojcowskim H wlókł się chudy chłód święciańskich piasków. Królowały serdeczne sosny ścinane na maszty i świeciła przylepiona do ciemnej szyby dziecięca twarz, wypatrująca we wieczór wigilii błąkających się w sąsiedzkich mgłach ogników aniołów. Żył w H uparcie zapach zaginionych mężczyzn. Tajał wygnieciony w śniegu dziewczęcy policzek i cichło granie psów dziadunia, gdy wybiegały daleko przed dom, by eskortować gości nadjeżdżających bryczkami rozkołysanych obłoków. Ha chwieje się w ustach, jak uroczysta podróż na ramionach ojca i życie niepowstrzymane, cwałujące jak husarskie chówce pod chorągwiami tajemnic. Trwa twardo w spłowiałych listach z sowieckiego łagru. Drży jak kieliszki w serwantce, gdy szaulisi w ciszy otaczali dom, a zdrowaś Mario ze strachu mieszało się z ojcze nasz. Do dzisiaj huczy w moich płucach hymn chwały siostrzanych z półgłosek i kaligrafuje skrzypiącą stalówką dziecinne prośby o przetrwanie. Codziennie przeciskam się przez tłum słów leżących pokotem na śpiewnych i niemych liniach czasu. Wystarczy, że dotknę pierwszej litery alfabetu, a nienarodzony, a nienarodzeni opuszczają domy, idą po świeżo wykrochmalonym śniegu, jeszcze miękkim od kolęd, w butach ulepionych z gorącego chleba. Gdy wymawiam ostatnią, jestem kimś, kto zginął we mnie i sylabizuje litanie monotonnych sylab, grzebie jak pogorzelec w popiołach. Odwraca kijem nadpalone słowa. Kimś, kto szuka nieśmiertelnego sensu w strzępach ciał upchniętych w samogłoskach, zgrzycie bezcielesnych rzeczowników i pieśniach pełnych hańby stuleci. Powinienem mówić coraz dokładniej, a nie mniej. Nie wiem, jak wypowiedzieć twoje wielogłowe imię, dlatego krążę jak gorączka w obrzękłych światłach migotliwych miast, choć ty jesteś jak zdrowie. To w takim razie dziękujemy państwu. Zapraszamy do zakupu książek, jeśli ktoś z państwa będzie zainteresowany. Polecamy lekturę wierszy.